Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na kolejnej sesji. Otwieram 82. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Szanowni Radni, Szanowni Państwo, w ubiegłym tygodniu odszedł od nas nasz kolega, dla niektórych przyjaciel, wybitny samorządowiec, wicestarosta, pan Władysław Bogdanowicz, który pewnie patrzy gdzieś tam na nas teraz z góry, a ja bym chciał bardzo wszystkich poprosić o powstanie i uczcijmy pamięć Władysława Bogdanowicza minutą ciszy. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z tym, że jeszcze awaria trwa, ale ja w międzyczasie jeszcze przywitam bardzo serdecznie wszystkich gości, którzy są na dzisiejszej sesji. Przede wszystkim zacznę od Państwa radnych, od zarządu na czele ze starostą panem Zbigniewem Nadolnym. Witam bardzo serdecznie pana radnego wojewódzkiego Marcina Kazimierczuka, który jest jednocześnie wicedyrektorem KOWR-u. Witam bardzo serdecznie, może nawet na pierwszym miejscu powinienem przywitać panią Teresę Śliwczyńską, która dzisiaj jest jeszcze z nami. A dlaczego witam tak serdecznie panią Teresę Śliwczyńską, to się dzisiaj na sesji okaże. Także bardzo pani Teresko witamy, że pani dzisiaj z nami jest. Bardzo witam serdecznie następcę pani Teresy. Także witam panią mecenas, witam przedstawicieli wszystkich służb, przedstawicieli spółek Wód Polskich. Witam serdecznie pana Andrzeja Harchaja, komendanta powiatowego, pana starszego brygadiera, który jest komendanta powiatowego Policji. Witam bardzo serdecznie wszystkich dyrektorów szkół naszych powiatowych. Tak ogólnie przywitam. Witam wszystkich przedstawicieli jednostek, Młodzieżowy Dom Kultury, wszystkich naczelników, wszystkich powiatowych. Bardzo przepraszam, bardzo serdecznie witam na dzisiejszej sesji, a w związku z tym właśnie, że jest mała awaria. Czy panie Andrzeju, już jest wszystko w porządku? Jeszcze nie. Wobec tego pozwólcie państwo, że ogłoszę w tej chwili przerwę na czas usunięcia awarii internetu. Także ogłaszam kilkuminutową przerwę. I w związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Tym razem jest to stwierdzenie prawomocności obrad. Już na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sesji jest 16 radnych, czyli są wszyscy, ale jeszcze sprawdźmy to elektronicznie, czyli bardzo proszę wszystkich radnych o przyciśnięcie zakładki kworum celem sprawdzenia obecności. Stwierdzam, że również na podstawie naszej wspaniałej elektroniki, że jest obecnych na sali
16 radnych, a to oznacza, że wszystkie nasze ustalenia mają moc prawną. Dobrze, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, czyli ustalenie porządku obrad. Porządek obrad wszyscy radni oczywiście otrzymali i ja zaraz ten porządek obrad przeczytam, ale jeszcze zapomniałem powiedzieć o jednej rzeczy na samym początku, to dlatego przez tą awarię trochę tak było nerwowo, ale już jest wszystko w porządku, a zapomniałem powiedzieć, że sesja jest oczywiście rejestrowana przez telewizję kablową Bartsa, zapisywana również, a to oznacza, że obecność na sali sesyjnej jest równoznaczna ze zgodą Państwa na publikację wizerunku. I przechodzimy do ustalenia porządku obrad. Czy są uwagi do porządku obrad jakieś? Jeśli nie ma, to ja przeczytam porządek obrad, a potem go przegłosujemy. Dobrze? I teraz tak. Punkt pierwszy. Otwarcie obrad 82. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi. Stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci. Ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu obrad 80. i 81. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt piąty. Informacje z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Punkt szósty. Przedstawienie rocznych sprawozdań nadzorów wodnych z działań podejmowanych na terenie powiatu bartoszyckiego. I tu są sprawozdania po kolei w Braniewie, w Brągowie, w Ornecie, w Kętrzynie i w Bartoszycach. Punkt siódmy. Informacja o działalności Zarządu Dróg Powiatowych, czyli stan inwestycji drogowych w roku 2023 oraz planowane inwestycje drogowe. Punkt ósmy. Podjęcie uchwał w sprawach. A. Zmian w budżecie powiatu na rok 2023. B. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2023-2036. C. Rozpatrzenie skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. Punkt D. Rozpatrzenie petycji. Punkt E. Zatwierdzenie programu naprawczego Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Punkt F. Przyjęcie stanowiska w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji. Punkt 9. To sprawy różne. I punkt 10. Zamknięcie obrad 82. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Tak wygląda porządek obrad, który właśnie poddaję w tym momencie pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie przyjęła, przepraszam, 15 głosów za, jeden głos wstrzymujący się od głosu. Wobec tego na jedno wychodzi, czyli program został, porządek obrad został przyjęty. Wobec tego realizujmy go dalej. Punkt czwarty to przyjęcie protokołu obrad z 80. i 81. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Jeśli nie zobaczę zgłoszeń ani żadnych uwag do tych protokołów, to uznam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła te protokoły. Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła protokoły z obrad 80. i 81. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt 5 to jest informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. W tym celu poproszę pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego o zabranie głosu. Bardzo zapraszam, panie starosto. Raz. Będzie słychać. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Wysoka Rado, szanowni państwo, mili goście. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 80. a 82. sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 11 sierpnia a 27 sierpnia 2023 roku. I w powyższym okresie zarząd obradował na czterech posiedzeniach. To jest w dniach 29 sierpnia,
oraz 4, 21 i 26 września bieżącego roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 199, łamane na 568, łamane na 2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023. Uchwała nr 199, łamane na 569, łamane na 2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2023-2036. Zmiany tych wyżej wymienionych tutaj uchwał wynikają z decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych i zwiększania budżetu jednostek organizacyjnych z uwagi na wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, a także z przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami. Uchwała nr 199 łamane na 570 łamane na 2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Jerzemu Dziemiańczykowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach. I pełnomocnictwo to zostało udzielone w związku z prowadzeniem działalności dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie obronności państwa. Chodzi tutaj o tę nowo powstałą klasę mundurową. Uchwała nr 199 łamane na 571 łamane na 2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia i upoważnienia realizatora umowy ze strony powiatu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I tutaj wyznaczono Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach oraz upoważniono panią dyrektor Brygidę Adamaitis do wykonywania obowiązków jednostki samorządu w związku z realizacją umowy w ramach programu Wyrównywanie Różnic między regionami 3 w obszarach D i G. Uchwała nr 200 łamane na 572 łamane na 2023 z dnia 4 września 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. I tutaj udzielono pełnomocnictwa do złożenia wniosku i realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Chodzi o edycję w roku 2024. Uchwała nr 200 łamane na 573 łamane na 2023 z dnia 4 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz gminy Sępopol gruntu znajdującego się w pasie drogowym drogi powiatowej. I tutaj zarząd wyraził zgodę dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie koło Bartoszyc na użyczenie gminie Sępopol gruntu znajdującego się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1394N Witki Sępopol Dzietrzychowo Gierkiny w celu posadowienia 5 słupów oświetleniowych solarnych. Uchwała nr 201 łamane na 574 łamane na 2023 z dnia 21 września w sprawie przyjęcia parametrów do sporządzenia projektu budżetu powiatu na 2024 rok, obowiązku złożenia materiałów, ich formę, wzory dokumentów oraz datę złożenia. I zarząd przyjął oczywiście parametry do sporządzenia budżetu na przyszły rok i wyznaczył termin do 12 października. Raz. To jest złośliwość przedmiotów martwych. Zdarza się. Trudny start mamy w tej sali. Raz, jeden. Będzie? Czemu tak? Jak ty podejdziesz, to jest, a jak odejdziesz, to nie ma. Ja, chodź tu. Zasięg ma w sobie.
Panie starosto, może ze swojego miejsca pan spróbuje. Tak, do mikrofonu konferencyjnego. Nasze stacjonarne działają. W razie? Jest. No widzisz, no to stój, nie uciekaj. Dobrze. Szanowni Państwo, to wracamy do uchwały. Magiczna siła jest, barca. Jest, dobrze. A naprawdę, Piotr. Panie starosto, ze swojego miejsca bardzo poproszę. Dzisiejsza sesja, nagrywajcie, bo to przejdzie do annałów. Ten działa. Poczekaj, weź nam się trochę tego. Nie da rady? Dobra, bo urwiemy. Dobrze, słychać teraz, tak? Szanowni Państwo, no widzicie, na pierwsza sesja nam się udała, wszystko było dobrze, druga już jest taka, jaka jest, trzecia pewnie też, bo to do trzech razy sztuka. Czwarta będzie dobra. Ale w takim razie wracamy do uchwały numer 201, łamane na 574, łamane na 2023 z dnia 21 września w sprawie przyjęcia parametrów do sporządzenia projektu budżetu powiatu na 2024 rok, obowiązku złożenia materiałów, ich formę, wzory dokumentów oraz datę złożenia. No i zarząd tutaj przyjął te parametry do sporządzenia budżetu na przyszły rok i wyznaczył termin do 12 października na złożenie informacji przez jednostki organizacyjne powiatu. Uchwała nr 201, łamane na 575, łamane na 2023, z dnia 21 września 2023 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli. I tutaj zarząd udzielił upoważnienia dwóm członkom zarządu do podpisania w imieniu powiatu umowy na zaciągnięcie kredytu długoterminowego oraz podpisanie weksla in blanco celem zabezpieczenia spłaty kredytu. Uchwała nr 201, łamane na 576, łamane na 2023, z dnia 21 września 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów przekazania użyczenia laptopów rodzicom, opiekunom w ramach wsparcia kompetencji cyfrowych uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. I tu zarząd udzielił wyżej wymienionego pełnomocnictwa pani dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego pani Alicji Agacie Leniesz. Uchwała nr 202, łamane na 577, łamane na 2023, z dnia 26 września 2023 roku w sprawie zatwierdzenia diagnozy obszarów związanych z kształceniem zawodowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach. Uchwała nr 202, łamane na 578, łamane na 2023, z dnia 26 września 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach. I uchwały zostały podjęte w związku ze złożeniem wniosku i realizacją projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plus i priorytet szósty, edukacja i kompetencje FSE plus i działanie 6.4, edukacja zawodowa. I uchwała nr 202, łamane na 579, łamane na 2023, z dnia 26 września 2023 roku w sprawie zatwierdzenia indywidualnej diagnozy potrzeb i kierunków wsparcia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Uchwała tutaj została podjęta w związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach Programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i priorytet 6, edukacja i kompetencje Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i działanie 6.4, edukacja zawodowa. Tradycyjnie, Szanowni Państwo, w okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swoich posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście za tę informację. Nie widzę żadnych pytań. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, czyli przedstawienie rocznych sprawozdań. Przepraszam, widzicie Państwo, dzisiaj jest taki dzień, że ciągle nam coś się myli, ale tu ja muszę wstać znowu. Szanowni Państwo, dzisiaj taka uroczysta też chwila, ponieważ prace w starostwie powiatowym
zakończyła nasza wspaniała pani Tereska Szliwczyńska, która odchodzi na zasłużoną emeryturę. I w związku z tym my wszyscy, którzy tutaj jesteśmy na tej sesji, nie tylko ci, co są obecni, chcieliśmy pani Teresie bardzo serdecznie podziękować za niezwykle owocną pracę, za wspaniałą atmosferę, za fachowość, za profesjonalizm w prowadzeniu finansów powiatu i za wszystko, co tutaj dla nas zrobiła. Będzie nam pani brakowało. Po pani Teresce pałeczkę przyjmuje pan Arkadiusz Gnes, kolejny nasz skarbnik. Będzie trudno dorównać pani Teresie, bo pani Teresa była naprawdę wielkim profesjonalistą, a jednocześnie bardzo miłym, wspaniałym człowiekiem. Także dziękujemy pani Teresko i ja myślę, że od Rady Powiatu może na początek wręczymy pani taki ładny kwiatek, nieduży, i mam nadzieję, że będzie przypominał ten kwiatek pani Teresce nasze tutaj spotkania w Radzie Powiatu. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, bardzo najpierw chciałabym wszystkich powitać bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję za tak liczną obecność na dzisiejszej sesji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ten kwiatek, już tak po drodze się śmiałam, że to taki początek chyba mojej kolejnej jakby kariery życiowej pod palmami. Więc mam nadzieję, że spełnią się te moje marzenia. A tak bardzo, bardzo, naprawdę, z całego serca. Myślałam, że się nie wzruszę. To były dla mnie... Przepraszam. Był to dla mnie zaszczyt i ogromna, ogromna satysfakcja. Także ja dziękuję wszystkim. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich tutaj z imienia i z nazwiska, z kim miałam zaszczyt pracować przez 15 lat. A tak w ogóle się śmieję, bo historia zatoczyła koło. Bo moja kariera w Bartoszycach zawodowa 1 stycznia 1986 roku zaczęła się tu w tej szkole. Przyszłam na stanowisko pracy kasjera. I tak pomalutku, ta moja kariera budowała się po prostu. Więc ja już dzisiaj wspominałam moim pracownikom starostwa, przepraszam, odchodzę człowiekiem takim spełnionym i życiowo, i zawodowo, bo naprawdę to był dla mnie ogromny zaszczyt pracować z Państwem, pracować na rzecz społeczeństwa. Myślę, że udało nam się zrobić dużo fajnych rzeczy. Z czego jestem osobiście bardzo dumna. Nie było. Nie było to łatwe. Często ludzie przychodzili do mnie i były takie opinie, a czy mnie nie wygoni, nie? Czy nie nakrzyczy? Wiecie Państwo, to wychodziło też jakby z zajmowanego stanowiska. To jest naprawdę odpowiedzialne stanowisko. I niestety czasami nie można było sobie pozwolić na jakieś tam takie luzy, bo to wymaga po prostu odpowiedniego stosowania
przepisów, że wszystko ma być jednak zgodne z literą prawa. Nie zawsze, dziękuję ślicznie. Nie zawsze, ja wiem, że to idzie po drodze z marzeniami i priorytetami, które ktoś sobie założył, ale to jest taka twarda rzeczywistość, której mamy się trzymać, ale myślę, że dało to naprawdę dobre, dobre efekty. Chcę nadmienić, że jesteśmy też po ostatniej kontroli z Regionalnej Izby Obrachunkowej, czyli ja, przychodząc na skarbnika na dzień dobry, miałam kontrol z RIO i odchodząc też miałam kontrol z RIO, więc tym bardziej no, jest to dla mnie też zamknięcie takiego etapu życia. Naprawdę bardzo, bardzo ślicznie dziękuję właśnie Państwu radnym, mówię wszystkim, bo nie jestem w stanie, dyrektorom, którzy są tu obecni, ale którzy już też odeszli, może też na emeryturę część odeszła, niektórzy odeszli już do nieba, jak ja mówię, bo na pewno to drugie życie jest, więc też czuwają gdzieś tam nad nami. I przede wszystkim chcę podziękować też mieszkańcom za cierpliwość, współpracę i myślę, że w jakiś sposób przyczyniła się ta moja praca do poprawy i wizerunku powiatu bartoszyckiego. Dziękuję Państwu ślicznie i dziękuję za serdeczne życzenia. Dziękuję bardzo. Czy już możemy? Szanowni Państwo, no widzicie, są takie sytuacje, gdzie emocje no, biorą górę, tak? Zachowania wymykają się spod kontroli. I to finansiście, słuchajcie, widzicie, finansiście, czyli wzruszenie rzeczywiście świadczy o tym, że te 15 lat pracy tutaj no, było dla Ciebie naprawdę przyjemnym okresem w życiu. Aczkolwiek Państwo muszą sobie zdać z tego sprawę, że typowy finansista, typowy księgowy, prawda, i polityk współpracując, no to tak różnie mogłoby być, bo wiecie, politycy są rozrzutni, a ktoś taki jak skarbnik, minister finansów, tak jeszcze powiatu, no musi pilnować tej dyscypliny. No i tak nam się tutaj udało wspólnie przez te 15 lat jakoś działać, że wylądowaliśmy w tym miejscu, w którym pani skarbnik zaczynała swoją pracę, a ja zaczynałem swoją edukację. Chodziłem tutaj do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Tutaj była bramka, nawet broniłem, bo byłem mały, to na bramce mi postawili. Słuchajcie, i to tak fajnie, że historia właśnie zatacza takie koło, bo coś zawsze po nas tutaj zostanie. Teresko, my chcieliśmy przynajmniej podziękować, no i ja w imieniu zarządu, pani sekretarz w imieniu pracowników wszystkich, za te lata pracy, za to, że no cierpliwie znosiłaś pewne uwagi, powiedzmy, moje, członków zarządu, które no gdzieś tam nie pasowały do tych słupków, ale zawsze wychodziliśmy na swoje i za to bardzo, bardzo serdecznie Ci tutaj dziękujemy. Jasne, że zawsze jak ktoś taki odchodzi, to taka wytwarza się pewna pustka, no ale cieszymy się bardzo, że jest z nami właśnie pan Arkadiusz Gnes, twój następca, który już też z tobą współpracował, bo był u nas przez 8 lat głównym księgowym, w tym czasie, kiedy pani skarbnik była skarbnikiem już, szefową wydziału. No i myślę, że to będzie godny następca mimo wszystko. Na pewno trudno będzie cię tutaj w tych twoich szczególnie indywidualnych umiejętnościach dochodzenia do tego, że ten bilans się zamykał, jakby, no, nie chcę tego porównywać, ale myślę, że tutaj Arek sobie obiecał zresztą, tak, że dasz sobie radę. Tereska, jeśli będzie trzeba, służy pomocą. No i za te wszystkie lata tej współpracy, za to, że powiat istnieje, że się rozwijamy, że te inwestycje, które Państwo widzą, bo i drogowe, i takie, i w szkołach, i tutaj, oczywiście one są też związane z dużymi wyrzeczeniami finansowymi, bo gdyby na przykład nie te wszystkie fundusze rządowe, to powiaty nie mające właściwie dochodów własnych, niewiele mogłyby tutaj zdziałać. A tak te 15, wcześniej 50%, 30, 15, tam gdzieś wysupływałyśmy, przeważnie to były kredyty i tak sobie jakoś dawaliśmy radę, że i mamy sporo wyremontowanych dróg i mamy budynki rzeczywiście zadbane, bo przecież cały zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 1 imienia Kresowiaków tam z taką fajną kotłownią przecież i nasze instytucje, zarząd dróg powiatowych, PCPR i tak
tak dalej, wszystkie szkoły, myślę, że mogą jakby świadczyć o tym, że nie zasypialiśmy gruszek w popiele. Dzisiaj też, jak Państwo widzicie, te inwestycje trwają. Jest modernizacja hali, takiej tam w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Jest budowa boiska przy liceum ogólnokształcącym po tylu latach. No, starać się będziemy oczywiście zespół numer dwa też tam uratować te dachy i całą resztę, żeby to wszystko rzeczywiście no, wyglądało tak jak trzeba. Tym bardziej, że są zakusy trochę na to administracyjne, polityczne, żeby coś z tymi powiatami zrobić. Najlepiej dofinansować i żeby one zostały. Także ja bym tak to widział. Tereszko, bardzo serdecznie raz jeszcze dziękujemy. My tutaj mamy taki drobny prezent. Zdadzę Państwu, że taki Tereska chciała, więc wyszliśmy naprzeciw i serdecznie Ci dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, droga Teresko, tak jak pan starosta powiedział, ja tu w imieniu wszystkich pracowników, którzy na pewno byli, ale też będą u ciebie dzisiaj i własnym chciałam ci podziękować, Tereniu. My się znamy też już sporo lat, bo 2006 roku prywatnie się znamy, kiedy byłam radną powiatową, a Terenia była, zaczynała pracę jako skarbnik. Więc te nasze drogi się zaplatały i się splotły z powrotem w powiecie. Powiem tak, cała merytoryka, wszystko to jest po prostu wielki hołd dla wiedzy i tylko tyle. Bardzo ci, Teresko, dziękuję. Jak chcesz, to jeszcze pół godziny masz. Dziękuję. Dziękuję. Tak długo może nie będę występowała, bo zanudziłabym Państwa, ale chcę Państwa wszystkich zaprosić po sesji do pokoju 107 i liczę na Państwa obecność i Państwa dyrektorów i Państwa radnych na słodkie co nieco po prostu. Także liczę na Państwa obecność i dziękuję naprawdę za wszystko. Szanowni Państwo, ja mogę powiedzieć, że w imieniu wszystkich dyrektorów naszych placówek oświatowych chcielibyśmy bardzo serdecznie Pani Skarbnik podziękować, ja również osobiście, bo całe 15 lat Pani Skarbnik, to ja również tutaj z Panią współpracowałam i ta współpraca, wiadomo, że bardzo trudna, ale zawsze kończyła się bilansem na zero, za co Pani bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. My, nauczyciele, się w większości przypadków nie znamy na finansach, ale jak była Pani Teresa, to wiadomo, że wszystko musiało się zakończyć pozytywnie. Za cierpliwość, za wyrozumiałość, za pomoc, za wszelkie dobro, a wiadomo, że szkoły to bardzo trudny orzech do zgryzienia. Bardzo, bardzo serdecznie Pani dziękujemy. Pani Skarbnik, droga nasza minister, ja, szanowni Państwo, chciałem tylko sprostować, jesteśmy jedyną służbą, której budżet nie zatrzymuje się na województwie, ale schodzi tutaj do powiatu, dlatego ta współpraca, oprócz, że była wyjątkowo wzorcowa, chciałbym podziękować za ważną rzecz, że te ponadnormatywne sprawy związane z termomodernizacją komendy, pomocą w rozwoju ochrony przeciwpożarowej, ochotniczej straży pożarnej, zakupów pojazdów, łodzi dla Państwowej Straży Pożarnej, to jest właśnie zasługa pani Tereski. Ja wiem, że rozmowy zaczynają się zawsze z panem starostą, ale
ta osoba, jeżeli nie wyraziłaby tutaj zgody, droga nasza Teresko, nie byłoby tego. Za to zawsze wierzę w tych służbach, to wszystko jest na wczoraj, że zawsze byłaś dostępna, zawsze nas tutaj wspierałaś, pomagałaś. Bardzo serdecznie w imieniu własnym Straży Pożarnej, ale też i wszystkich służb mundurowych chciałbym z tego miejsca Tobie bardzo serdecznie podziękować. Życzę Tobie dużo, dużo zdrowia i tego uśmiechu właśnie cały czas na emeryturze. Dziękuję. Jeszcze my. Ja tak króciutko. Emerytura. Gratulacje, bo tak naprawdę to awans na wyższe stanowisko. Tereniu, w imieniu obecnych tu dyrektorek i przedstawicieli Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie, Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, Powiatowego Urzędu Pracy, Zarządu Dróg Powiatowych, swoim własnym, w imieniu również nieobecnych tutaj z różnych przyczyn, dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach i kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Tolku. Dziękujemy Ci za współpracę, za okazywaną życzliwość i pomoc i życzymy Ci zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wykonanej pracy, spełnienia marzeń i planów, na które do tej pory brakowało Ci czasu. Wszystkiego najlepszego. Ja jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, nawet Państwo chyba sobie nie wyobrażacie. Radość, wdzięczność, to słowa nie oddają tego nawet to, co czuję w tej chwili. I przepraszam, jeżeli popełniłam jakiś popa wobec Państwa, wobec wszystkich. Jeszcze raz dziękuję ślicznie i zapraszam na... Szanowni Państwo, jeszcze raz Teresko, Tobie życzymy dużo zdrowia, dużo radości życia, spokoju, wszystkiego, wszystkiego dobrego od i pracowników, i od Rady Powiatu, i od wszystkich, wszystkich za Twoje dobre serce, za Twoją dobrą pracę, za Twoją fachowość i za wszystko, co dla nas robiłaś. Dziękuję bardzo, Teresko. Wszystkiego dobrego. No, a my cóż, Szanowni Państwo, wracamy do szarej rzeczywistości i sesja musi być dalej prowadzona. I cóż, następny punkt naszego programu. Aż tak trudno przejść po tych wzruszeniach do tej szarej rzeczywistości, ale trzeba, muszę się jakoś skupić i poradzić sobie. Otóż punkt szósty. Porządku obrad to przedstawienie rocznych sprawozdań nadzorów wodnych z działań podejmowanych na terenie powiatu bartoszyckiego. Szanowni Państwo, jest z nami przedstawiciel właśnie Wód Polskich.
I bardzo bym poprosił o zabranie głosu, jeśli można, dobrze? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w tak miłych chwilach nie chcę tu Państwa zanudzać swoim tematem. Sprawozdanie moje było złożone jako kierownika nadzoru wodnego już w czerwcu do Rady. Każdy miał czas się zainteresować, zapoznać z tym wszystkim. Wczoraj uczestniczyłem w komisji Rady Powiatu. Były pytania, co mogłem, to odpowiedziałem. Jeśli są jakieś następne pytania, zapraszam do swojej siedziby, gdzie się mieścimy w budynku powiatu. Co prawda nie jesteśmy jednostką powiatu, ale razem ściśle współpracujemy, bo jesteśmy związani z terenem. Tutaj chcę zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz. Tutaj na ekranie widnieje pięć nadzorów wodnych, które przedstawiają sprawozdanie dla Państwa. Z czym to jest związane? Kiedyś, jak był zarządem melioracji, Polska była podzielona administracyjnie, a więc był zarząd melioracji, który się ograniczał do danego powiatu. My jako zarząd melioracji w Bartoszycach działaliśmy na powiecie bartoszyckim i lidzbarskim. Z chwilą przyjęcia ustawy z 20 lipca 2017 roku, gdy powstały Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Polska została podzielona zlewniami. I dlatego na terenie państwa powiatu działa pięć nadzorów wodnych. Tak jak my jako nadzór wodny działamy na terenie czterech powiatów. Olsztyńskiego, Kętrzyńskiego, Lidzbarskiego i Bartoszyckiego. Dlatego chcę tu wyjaśnić, dlaczego jest tyle tutaj nadzorów wodnych sprawozdań. To jest, składa się jedno sprawozdanie, gdzie się umyje wszystkie powiaty, na którym się działa. Cóż mogę powiedzieć, proszę Państwa. Działamy tu od 18 roku. Mamy 22 rzeki na naszym terenie. Obejmujemy cały obszar powiatu bartoszyckiego z wyłączeniami. Bo na przykład powiem taką sytuację, że na przykład rzeka Bezletka, która jest tu parę kilometrów obok, nie jest na terenie działania naszego nadzoru. To jest nadzór branieski. I czasami mamy taką sytuację, że rolnicy się zwracają z jakimiś sprawami do nas, ale najpierw musimy sprawdzić działkę, do której ta sprawa tyczy i określamy, czy to jest naszej kompetencji, czy to jest naszego sąsiedniego nadzoru. Dlatego gmina Górowo na przykład jest podzielona na obręb nadzoru Braniewo, Orneta i nadzór w Lidzbargu i częściowo nadzór bartoszycki. I w pierwszym rzędzie czasami musimy sprawdzić działkę, do jakiego nadzoru to należy. Dlatego rolnicy czasami przychodzą i po prostu mają jakieś pretensje, że nie potrafimy załatwić danej sprawy, ale nie jesteśmy kompetentni, bo to nie nasz teren działania. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, proszę bardzo, postaram się odpowiedzieć. Jeśli nasuną się jakieś pytania, zapraszam do naszej siedziby. Pracujemy od 7 do 15 zgodnie z godzinami powiatu. Nie ma sprawy, każdego petenta przyjmujemy. Chcę powiedzieć tylko, że w 2022 roku wykonaliśmy nasze działania statutowe na utrzymanie wód polskich, wód powierzchniowych, bo się zajmujemy stricte wodami Skarbu Państwa na 1 006 000, tam 380 000 na 396 kilometrach rzek, które mamy pod swoim władaniem. Najwięcej, powiem szczerze, z całego zarządu zlewni naszą nadrzędną jednostką, która jest w Olsztynie. Proszę o jakiekolwiek pytanie. Dziękuję. Chcę Państwu zanudzać, bo pokój 107 czeka, także tutaj nie ma problemu. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam do tego wszystkiego, że wody, zaopatrzenie w wodę regionu jest elementem niezwykle ważnym, bo decyduje o wielu, wielu sprawach gospodarczych również. I dlatego to sprawozdanie, te sprawozdania dzisiaj są przedstawione na sesji. Nie widzę pytań, także bardzo Panu dziękujemy. Ja jeszcze dodam, tak, jeśli Szanowna Rada miałaby jakieś wnioski na przyszłość, bo jest terenem tutaj gospodarza, prosimy zgłaszać je do nas. Będziemy ujmowali to w naszych planach, bo wiadomo, że chodzi o zabezpieczenie finansowe na przyszły rok do wykonania danych zadań. Czy jakieś inwestycje, czy jakieś inne sprawy związane stricte z wodą. Oczywiście w sektorze prywatnym będzie to ograniczone, bo tam już nasze kompetencje tak nie sięgają, ale wszystko związane z wodami publicznymi należy do nas, tak więc zapraszam do naszej siedziby w każdej sprawie. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję bardzo i oczywiście jeśli trzeba, to skorzystamy z tej propozycji.
Oczywiście ja jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy tutaj, bo dzisiaj te emocje jednak grają rolę. Zapomniałem powiedzieć, że wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Budżetu i Spraw Powiatu pod przewodnictwem pana przewodniczącego Wiesława Kuracha i zostały wypracowane opinie i teraz może poproszę pana przewodniczącego, żeby te opinie nam tutaj wygłosił. Także panie przewodniczący, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie komisji, na którym obecni byli, tak jak tutaj wcześniej pan wspominał, przewodniczący kierownik nadzoru wodnego w Bartoszycach pan Roman Kopański, dyrektor zarządu dróg powiatowych Dąbrowie koło Bartoszyc pan dyrektor Karol Łomecki, również był obecny pan skarbnik Arkadiusz Gnes. Obecny był również dyrektor szpitala powiatowego pan dr Sławomir Wójcik, no i oczywiście sekretarz miasta pani Aleksandra, sekretarz powiatu pani Aleksandra Siemaszko. Ja też byłem. Rada, komisja omówiła wszystkie uchwały, które dzisiaj są procedowane. Również zapoznaliśmy się ze sprawozdaniami z nadzoru wodnego. W trakcie obrad komisji padł wniosek tej panów radnych, pana Stapaja, pana Grzegorza Muchy o zdjęcie z obrad w dniu dzisiejszym punktu 8 podpunktu F, przyjęcie stanowiska w sprawie reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji. Wniosek został poddany głosowaniu. Dwóch członków komisji było za zdjęciem tego punktu z obrad. Jedna osoba się wstrzymała, pozostali członkowie komisji byli za odrzuceniem tego wniosku. Pozostałe projekty uchwał, które są dzisiaj procedowane, komisja przyjęła, zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To są opinie przewodniczącego, znaczy Komisji do Spraw Budżetu i Spraw Powiatu. Przechodzimy wobec tego do punktu 7. Jest wśród nas pan dyrektor Karol Łomecki, a będzie to informacja o działalności Zarządu Dróg Powiatowych, stan inwestycji drogowych w roku 2023 oraz planowane inwestycje drogowe. Panie dyrektorze, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jeżeli chodzi o działalność Zarządu Dróg Powiatowych, to inwestycje zrealizowane, czy też zadania realizowane w roku 2022 pominę. Sprawozdanie z tego roku jest dostępne na naszej stronie internetowej. Co roku sprawozdania Zarządu Dróg, moje sprawozdania, które są kierowane tutaj do Rady, czy też do Zarządu Powiatu są publikowane, można się z nimi zapoznać, każdy może się zapoznać. Ja tylko pokrótce przytoczę to, co obecnie na drogach powiatowych się dzieje, a myślę, że dzieje się w tym temacie sporo. Tak tylko na dzisiejszej sesji, gdzie podziękowaliśmy za współpracę dla pani skarbnik, powiem tak, że budżet powiatu w tym roku to jest około chyba 140 milionów złotych, a inwestycje drogowe to ponad 50 milionów złotych. Także jest to znaczny udział środków finansowych w tej dziedzinie. Realizujemy, czy też jesteśmy prawie na finiszu trzech inwestycji, dużych inwestycji drogowych. To jest przebudowa odcinka drogi powiatowej od miejscowości Turcz do miejscowości Sępopol. Przebudowa odcinka drogi powiatowej od skrzyżowania do miejscowości Kicina do drogi wojewódzkiej 511 w Pieszkowie. I
przebudowa odcinka drogi powiatowej na odcinku Grzęda Łędławki. Inwestycje te zakończą się w roku przyszłym z uwagi na to, że poziom finansowania czy też dotacje, które dostajemy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, były rozdzielone na lata i zakończenie tych inwestycji będzie w roku przyszłym. Natomiast obecnie stan zaawansowania prac na tych trzech odcinkach to jest chyba już ponad 70% zakresu robót do wykonania. Z inwestycji, które w tym roku zostały już zakończone, też realizowane były z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, to jest przebudowa ulicy Orzeszkowej w Bisztynku. Inwestycja już zakończona, oddana. Dzisiaj dostałem, czy też wczoraj pani sekretarz przysłała pismo, że rozliczenie też tej inwestycji zostało zaakceptowane przez wojewodę, czyli mamy cały aspekt inwestycyjny już zakończony, a także przebudowa ulicy Stare Osiedle w Bisztynku. Były to inwestycje z udziałem również środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ale też budżetu gminy Bisztynek. Obecnie trwają prace nad realizacją zadania przebudowy odcinka drogi powiatowej na terenie gminy Bisztynek. Chodzi o odcinek Księżno granica powiatu. To jest 3,5-kilometrowy odcinek drogi, gdzie obecnie wykonawca jest na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Myślę, że jeżeli to postępowanie zakończy się w takim trybie normalnym, to dokumentację techniczną, projekt techniczny będziemy mieć do końca roku i myślę, że z wiosną roboty budowlane się rozpoczną i jest szansa, że w roku przyszłym zostaną one zakończone. Zostały już przekazane place budów i podpisane umowy i przekazane place budów na trzech odcinkach dróg realizowanych w ramach rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Jest to odcinek drogi powiatowej Wojmiany-Wiewiórki. To jest od skrzyżowania na Nową Wieś i Ławecką do miejscowości Woryny. To jest 2-kilometrowy odcinek. Odcinek drogi powiatowej od Łędławek do Bisztynka oraz odcinek drogi powiatowej od miejscowości Sępopol do miejscowości Boryty. Łącznie, bo to jest w jednym zadaniu, łącznie te trzy zadania to jest wartość ponad 18,5 miliona złotych. Z informacji czy z harmonogramu opracowanego przez wykonawcę robót, roboty rozpoczną się tam na wiosnę przyszłego roku. Dokumentacja techniczna jest tam w pełni już wykonana. No i czeka nas tylko okres realizacji. Planujemy w tym roku, w miesiącu grudniu, ogłosić postępowanie przetargowe na inwestycję związaną z przebudową odcinka drogi powiatowej w miejscowości Dzietrzychowo. Tam też środki mamy w ramach inwestycji strategicznych Polski Ład. Termin wykonania prawdopodobnie będzie do połowy przyszłego roku. Również zostały już podpisane umowy na realizację robót i zostały przekazane place budów na takich inwestycjach jak przebudowa odcinka drogi powiatowej Kandyty-Sągnity o długości 998 metrów, prawie kilometra. Przebudowa, remont drogi powiatowej ulica Nowe Osiedle w Bisztynku. Remont drogi powiatowej na odcinku Kiertyny Małe, Kiertyny Wielkie. Remont drogi powiatowej na odcinku Dąbrowa-Wipławki i remont drogi powiatowej na odcinku Wajsnory-Rodnowo. Jesteśmy przygotowani na realizację w tym roku robót na tych odcinkach dróg na poziomie 50% wartości tych kontraktów. Jednakże to tutaj wykonawcy będą musieli się określić, czy w tym roku jakieś roboty zostaną tam przeprowadzone. Też uczulamy wykonawców, ażeby jeżeli nie mają chęci zamknąć jakiegoś etapu realizacji na tych drogach, żeby też na zimę nie ładowali się w roboty, które później trzeba będzie zabezpieczać, no bo
okres zimowy zeszłoroczny był w miarę dobry do prowadzenia inwestycji, no ale nie wiemy, jaka w tym roku ta zima będzie. Także może pewne roboty zostaną już rozpoczęte, natomiast ja tam liczę, że będzie to wiosna przyszłego roku. Okres realizacji jest do końca roku 2024. Obecnie trwają również prace, są bardzo zaawansowane w miejscowości Górowo i Ławeckie. Jest to remont drogi powiatowej ulicy Krasickiego i Sikorskiego. Termin realizacji tego zadania jest do końca tego roku. Mieliśmy pewne, może nie tyle trudności, co zblokowało nas trochę realizacja robót na ulicy Krasickiego, gdyż tam ta ulica jest pod nadzorem archeologicznym. Musieliśmy wykonać dodatkowe badania sondażowo-rozpoznawcze w celu zdiagnozowania jakichś zabytkowych aspektów na tej ulicy. Czekamy już teraz na ostateczną decyzję konserwatora zabytków, czy w ramach tej realizacji musimy przedsięwziąć jakieś dodatkowe inne elementy ponad to, które my zaprojektowaliśmy w naszej dokumentacji technicznej. Nie tak parę dni temu został rozstrzygnięty też konkurs w ramach Polskiego Ładu, i z którego dostaliśmy środki finansowe na przebudowę odcinka drogi powiatowej Lipica-Smodajny, skrzyżowanie z drogą Sępopol-Dzietrzychowo. Środki, jakie w tym programie uzyskaliśmy, to jest 3 milion 980 tysięcy złotych. Na pewno nie starczy to na realizację całego tego odcinka drogi, ale znaczny odcinek zostanie już przebudowany i myślę, że skończenie tego w kolejnych latach będzie już tylko, to już tylko będzie kwestią czasu. Promesę wstępną, którą uzyskaliśmy, ona nas obliguje do przeprowadzenia procedury przetargowej, wyłonienia wykonawcy w przeciągu 9 miesięcy od połowy września. No, tam jest do wykonania cała dokumentacja techniczna. Mam nadzieję, że tutaj bez większych problemów się to uda. Jeżeli chodzi o inwestycje, które planujemy realizować i które tutaj, na które zostały złożone wnioski, to jest w ramach kolejnego naboru z Polskiego Ładu na zadania strategiczne. Złożyliśmy wniosek na 7 milionów złotych przebudowy odcinka drogi powiatowej Bisztynek-Franknowo-Jeziorany. Nie jest tam jeszcze wyznaczony dokładnie, który to będzie odcinek. No natomiast za te 7 milionów złotych myślę, że odcinek 3,5 kilometra drogi na tym ciągu zostanie przebudowany. Również złożyliśmy do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg takie wnioski jak przebudowa odcinka drogi powiatowej od miejscowości Wilwilty w kierunku granicy gminy Bisztynek. Przebudowa odcinka drogi powiatowej, dalsza kontynuacja na odcinku Sągnity-Lipniki, a także przebudowa chodników, czy też może obecnie w nowej nomenklaturze dróg dla pieszych. To jest przebudowa ciągu pieszego w miejscowości Bezledy, w miejscowości Długa, budowa w miejscowości chodnika w miejscowości Prosity oraz dokończenie czy też wydłużenie chodnika w miejscowości Wola. Wykonaliśmy w zeszłym roku ten chodnik od drogi krajowej 51 do cmentarza za Bezledą przed miejscowością Wola. Teraz chcemy go przedłużyć do końca miejscowości Wola. Tam są nowe zabudowania, nowe budynki jednorodzinne. I jak się okazuje, jeździmy tamtędy, to ten chodnik jest uczęszczany, więc jest to z korzyścią i na pewno przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa tych niechronionych użytkowników ruchu, czyli pieszy. Także to tak z grubsza, pokrótce, już nie podawałem kwot szczegółowych na ten rok zaplanowanych, ale te wszystkie inwestycje, które są w realizacji, to jest wartość w budżecie ponad 50 milionów złotych, także znaczny budżet.
No i mam nadzieję, że będziemy w kolejnych latach tak dalej przebudowywać te drogi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzę, że są pytania. Pan radny Ireneusz. Ja do pana dyrektora chciałem się zapytać, co z drogą Kosy Bejdyty, bo ona była poruszana już wcześniej, a teraz widzę, że została cofnięta. Ja powielam te pytanie. Jeżeli chodzi o drogę Kosy Bajdyty, a także drogę, która też zakończy taki odcinek, ciąg drogi istotny dla mieszkańców, mówię tutaj o odcinku Górowo i Ławeckie Dęby, to na dyskusjach tutaj na zarządzie zarząd powiatu stwierdził, że przy najbliższej jakiejś naborach wniosku wtedy będziemy próbować te inwestycje zrealizować. Dziękuję. Pani radna Basia Kamińska, proszę bardzo. Ja bym też zapytała o plany Borławki Kandyty, tą drogę. Ona się później będzie łączyła z Kandyty, Sągnity. Ale ja nie widzę ich w planach tej drogi. Nie składał pan wnioski, czy składał pan wnioski, panie dyrektorze? Konkretnie na ten odcinek, bo to już tyle lat rozmawiamy o tym. Już odpowiadam. Na ten odcinek jeszcze nie ma żadnego złożonego wniosku, natomiast na tym odcinku drogowym realizujemy już drugą inwestycję i myślę, że kolejny wniosek tutaj oczywiście za zgodą zarządu w kolejnych naborach też będzie brany pod uwagę. Dziękuję. Pan radny Mirosław Olejnik, proszę bardzo. Ja chciałbym, żeby pan dyrektor doprecyzował, jaki odcinek będzie remontowany czy przebudowywany, jeżeli chodzi o Lipniki, Sągnity, bo wiem, że prawdopodobnie jest to tylko kilometrowy. Rozmowy z mieszkańcami, też i część radnych jeździła po drogach powiatowych, byliśmy w tych miejscowościach. Było wstępnie obiecane, powiem tak kolokwialnie, że będzie to kolejny kilkukilometrowy odcinek drogi, a dowiedziałam się, że chyba tylko kilometr. Chciałbym, żeby pan, nie wiem, potwierdził albo zaprzeczył, najlepiej jakby zaprzeczył temu, że to jest tylko kilometr. Pytam dlatego, że mieszkańcy prosili, żebym o to zapytał, żeby też to wybrzmiało na sesji, żeby mogli wszyscy wiedzieć, jakie są przyczyny, że jeżeli tak jest, tylko kilometr drogi tej będziemy remontować, a nie 6, jak było obiecane, czy 5. Już odpowiadam. Tak, wniosek, który został złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ten odcinek Lipniki Sągnity, to jest odcinek do kilometra. Było to spowodowane tym, że geodezyjnie byliśmy przygotowani na 3,5-kilometrowy odcinek i taką mapę do celów projektowych posiadamy. Jednakże z uwagi na to, że nabór do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przynajmniej tam, jak dobrze pamiętam, 2 miesiące wcześniej się odbył niż tak normalnie się odbywał, tutaj podjęta została decyzja przez zarząd, że albo składamy kilometr bez decyzji środowiskowej, albo nie składamy w ogóle, bo nie zdążyliśmy z decyzją środowiskową. Natomiast obecnie od 2 lat do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, żeby złożyć wniosek, trzeba mieć dokumentację techniczną, jak również trzeba mieć ważne pozwolenie na budowę. W przypadku dróg, każdej drogi, nie tylko powiatowej, nie tylko gminnej, nawet wewnętrznej, jeżeli realizacja odcinka drogowego jest większa niż 1 km, wymaga to uzyskania decyzji środowiskowej. Obecnie w naszych, a jeszcze jak dochodzi do wycinki drzew, w naszych realiach obecnie to jest 9 miesięcy. Dziękuję. Bo pan radny Jerzy Szawejko się zgłaszał. Bardzo proszę, panie radny. Proszę. Dziękuję. Ja w sprawie właśnie do kończenia inwestycji drogowej Kicina Pieszkowo.
tam ja wiem już, jak sprawa wygląda, ale może tak słuchacze, między innymi mieszkańcy, chcieliby wiedzieć, jak tam ten remont postępuje i do kiedy będzie trwał. A jeszcze druga sprawa, dalszy ciąg tej drogi w kierunku Grąd. Tam do miejscowości Janikowo no, jest rzeczywiście bardzo straszna nawierzchnia i czy będzie właśnie możliwość kontynuowania tej dalej przebudowy. Wiem, że gmina wiejska partycypuje nawet w kosztach, zdecydowałaby się partycypować w kosztach 50%. Także ta inwestycja byłaby dla nas korzystna. Już odpowiadam. Jeżeli chodzi o dokończenie, czy też zakończenie tej inwestycji do drogi wojewódzkiej Górowo-Lidzbark, czyli do Pieszkowa, tak jak wspominałem, z uwagi na to, że środki finansowe, które dostaliśmy z programu, były rozłożone na lata i obecnie kolejna transza z programu trafi do nas w styczniu przyszłego roku. W związku z tym te roboty wykonawca tak naprawdę chciałby mieć wykonane i zapłacone. Jednakże z uwagi na to, że my dopiero w styczniu możemy zapłacić, nie wiem, czy w tym roku dokończy ten fragment odcinka drogi. Natomiast jesteśmy dalej w terminie umownym, tak? Bo termin umowny prawdopodobnie, jak dobrze pamiętam, wykonawca ma do czerwca przyszłego roku, więc jeżeli teraz w tym roku tego nie zakończy, zakończy to zaraz na wiosnę, łącznie już z ostatecznym rozliczeniem tego zadania. Natomiast jeżeli chodzi o odcinek od Piszkowa do miejscowości Glądy, w tym tygodniu odbyło się u mnie tutaj spotkanie z panią wójt, która zaproponowała wspólną realizację tego zamierzenia. Oczywiście czekamy na oficjalne stanowisko, które prosiłem, żeby przesłała do zarządu i myślę, że tutaj zarząd, jeżeli taką decyzję podejmie, no to taką inwestycję będziemy realizować. Tak, pani wójt na tą chwilę deklarowała, że 50% wkładu własnego, jaki my będziemy musieli ponieść, pokryje. Natomiast jeszcze wchodziło w grę, rozmawialiśmy na temat prac projektowych, bo to jest obecnie pierwszy element, który trzeba wykonać w ramach bieżących środków i tutaj pewne rozwiązania ja widzę, jednakże i tak, no oficjalnie tutaj do zarządu pani wójt musi wystąpić i zresztą zadeklarowała, że takie pismo tutaj wpłynie. Dziękuję bardzo. Pan Mirosław Olejnik wcześniej się zgłaszał. Bardzo proszę. Tak, trochę to śmiesznie wygląda, że członek zarządu pyta, czy będzie realizowana droga. Panie Jurku, pan decyduje i trzeba ale tę drogę proszę zrobić. Proszę o pytanie, a nie dyskusję. Nie, ale to nie było oczywiście nawet złośliwe, tylko tak troszkę. Bardzo proszę o pytanie. Pytanie jest takie, czy planowana jest kontynuacja drogi Woryny-Wojmiany? No bo aż się prosi, żeby ten odcinek był dokończony. A druga sprawa, to co pani Basia powiedziała, ten odcinek Worławki Kandyty, chociażby ten odcinek od Worławek do Bukowca w pierwszej kolejności należałoby zrobić, ponieważ tam naprawdę jest, tam jest 2 kilometry. Ja sobie zdaję sprawę, że takich dużych odcinków nie będziemy robić, bo z braku pieniążków, ale takimi małymi kawałkami, jeżeli będziemy naprawiać drogi, no to rzeczywiście wspomożemy mieszkańców. Mieszkańcy Bukowca mają 2 kilometry do nowiutkiej drogi wojewódzkiej i ten kawałek, gdyby zrobić w pierwszej kolejności, oczywiście później dalej również. Byłoby to wielkie jakby no, pomoc tym mieszkańcom w dojechaniu do Górowa. To tyle. Ja jeszcze wrócę do tematu tutaj. Pewnie Irek mnie poprze, do drogi Kosy-Bejdyty przez miejscowość Gromki-Króle. Z tego co pamiętam 2 lata temu, to tak pytanie do pana dyrektora, pewnie i do pana starosty. 2 lata temu przecież ta droga była w konkursie.
Ja rozumiem, każda droga jest ważna i na wszystko, co składamy, na pewno jest to wszystko w porządku i bardzo dobrze, że tak się dzieje. I wtedy pamiętam, że w tym samym czasie było złożone na tą drogę, nie wiem, dobrze pamiętam, że była do Król? Do Król chyba był odcinek, miał być robiony. Odcinek chyba 3,5 kilometra. 3,5 kilometra, tak, bo droga ma 7 kilometrów. I w tym samym czasie też było złożone na drogę w Dzietrzychowie. Tam bardzo dobrze, że to będzie robione, bo było tam strasznie. Ale takie moje pytanie w tym kierunku jest, że no to było w konkursie i wypadło, poszło do śmieciarki. Panie starosto, panie Karolu, ja wiem, że jest lista i wszystkie są drogi potrzebne. Czemu nie było wrzucone z powrotem? Tym bardziej, że na ten temat dziś rozmawialiśmy przecież, że pójdzie w kolejnym konkursie. Więc ja doskonale wszystko rozumiem i na pewno wszyscy to poprzecie, że wszystkie drogi są robione. Tylko dlaczego to było 2 lata temu? Oczywiście weszły inne drogi. Dlaczego nie weszło to z powrotem do jakiegoś konkursu? Chociaż odcinek, chociaż kawałek. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Znaczy ja tylko mogę odpowiedzieć tak. Tak jak tutaj była mowa, każdy odcinek, na każdej drodze jest coś do wykonania. Takie akurat były uwarunkowania w złożeniu wniosków i takie zapadły decyzje, że na tą chwilę zostały złożone te wnioski, a nie inne. Natomiast tak jak powiedziałem, czy też Króle, czy też Górowo Dęby są brane pod uwagę w kolejnych naborach wniosków. Szanowni Państwo, a jeszcze Pan Przewodniczący Łuszczyk, proszę. Rozmawialiśmy również między innymi wczoraj na temat dróg z gminy Sępopol. Tutaj mieszkańcy też by chcieli usłyszeć, bo tu i Górowo, i Bisztynek słyszeliśmy. 2 odcinki droga do Dzietrzychowa, żeby mieszkańcy mogli usłyszeć. Ja oczywiście wiem, o co chodzi, ale właśnie jakby mógł pan dyrektor przybliżyć mieszkańcom oraz ten odcinek w kierunku Korsz. Powiem tak. Nie, uważam, że na każdej gminie są robione inwestycje i tutaj nie da się czasami też tak jednorodnie tego podzielić, żeby było porówno. Ja pamiętam takie rozmowy, jak była przebudowywana czy też remontowana droga Witki-Sępopol, gdzie realizowaliśmy w pierwszej kolejności inwestycje na gminie Bartoszyce, gdzie tak naprawdę gmina Bartoszyca mówiła, a po co nam akurat ten fragment drogi, to Sępopol tam najwięcej jeździ. I to jest tak, no nie da się tak drogi równo podzielić na kawałki, że... Słucham? Natomiast mówię, na gminie Sępopol obecnie dostaliśmy środki, będziemy realizować Dzietrzychowo, dostaliśmy środki, będziemy realizować Lipice, będziemy realizować odcinek drogi Sępopol-Boryty. Na zarządzie tutaj myślę, że pan starosta też to potwierdzi, że brane były pod uwagę naprawdę dużo różnych innych dróg, ale stwierdziliśmy, że z punktu widzenia i społecznego, a także takiego, gdzie te pieniądze tak najracjonalniej możemy też ulokować, bo jak wiecie Państwo, to nie jest tak, że mamy te środki nieograniczone i czasami jest tak, że wiemy, że będziemy realizować 3-kilometrowy odcinek drogi, no to lepiej czasami zrobić to na jednym ciągu, gdzie będzie ciąg zamknięty, a też wymaga remontu, niż na długim odcinku, tak jak na przykład Sępopol-Dzietrzychowo, gdzie on zginie w tej długości tej drogi i też poprawi stan oczywiście, ale nie w takim odczuciu społecznym, jaki wszyscy by sobie oczekiwali. Także czy droga, natomiast odcinek tej drogi od Sępopola w kierunku Naglitajny, to jest ten sam odcinek drogi, na którym rozpoczęliśmy już inwestycje, czyli Sępopol-Boryty i myślę, że tak jak do tej pory na wszystkich drogach się działo,
że naturalnym była dalsza kontynuacja ich realizacji w momencie, kiedy został wykonany już pewien odcinek drogi, więc jeżeli tutaj rozpoczęliśmy, myślę, że konsekwencją dalej będzie realizacja całego odcinka drogi, a ten odcinek drogi to jest Szczurkowo, Wodukajmy, Sępopol, Glitajny, także myślę, że to nastąpi. No, nie wszystko też w jednym czasie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak widzicie, drogi to temat wrażliwy, ale ja tylko chciałbym powiedzieć, że nigdy nie było tak dużo dróg robionych jak obecnie, a mimo wszystko są zawsze drogi do zrobienia i one będą zawsze do zrobienia, dlatego że tych dróg mamy dużo. Także dziękujemy panu, panie dyrektorze, za te wszystkie odpowiedzi, uwagi i przechodzimy do kolejnego punktu, do kolejnego porządku obrad. Tym razem będą to podjęcie uchwał w sprawach. Pierwsza uchwała dotyczy zmian w budżecie powiatu na rok 2023. I ja teraz bardzo proszę tutaj mojego kolegę Krzysztofa Łuszczyka, zastępcę przewodniczącego Rady Powiatu, o przedstawienie tej uchwały. Bardzo proszę. Uchwała numer 82/378/2023 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023 na podstawie odpowiedniej uchwały, na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę 704 081 zł i 3 grosze zgodnie z załącznikiem numer 1. Punkt drugi. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 138 921 602 zł 15 groszy. Dochody bieżące w wysokości 104 906 575 zł i 2 grosze. Dochody majątkowe w wysokości 32 015 027 zł 13 groszy. Paragraf drugi. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę 704 125 zł 20 groszy zgodnie z załącznikiem numer 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą 168 424 031 45 zł 45 groszy. Wydatki bieżące w wysokości 114 192 074 zł 70 groszy. Wydatki majątkowe w wysokości 54 241 956 zł 75 groszy. Punkt trzeci. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 51 852 956 zł 75 groszy zgodnie z załącznikiem numer 3a. A wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o wysokości 2 389 000 zgodnie z załącznikiem 3b. Dochody i wydatki związane z realizacją. Podpunkt pierwszy. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załączniki 4a i 4b. Podpunkt drugi. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi załącznik numer 9. Paragraf 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 29 502 429 zł 30 groszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 14 893 700 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 14 013 108 złotych 20 groszy i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 595 621 złotych 10 groszy. Przychody budżetu w wysokości 34 608 729 złotych 30 groszy, rozchody w wysokości 5 106 300 złotych zgodnie z załącznikiem numer 5. Paragraf czwarty.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6. Paragraf 5. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z tytułu realizacji dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Podpunkt A. Dochody w wysokości 48 174,50 zł. Wydatki dokładnie w tej samej kwocie zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf 6. Ustala się przychody i dochody i wydatki na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego i ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Przychody w wysokości 336 760 zł 34 grosze. Dochody za rok 2023 5193 zł 91 groszy. Wydatki w wysokości 341 954 zł 25 groszy. Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2023 0 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 7. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 115 840 zł. Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianach wynosi 1 689 522 zł. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Bardzo dziękuję za przeczytanie tej uchwały, ważnej bardzo. Nie widzę uwag, wobec tego poddaję uchwałę pod głosowanie. Zadaję pytanie, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego głosami wszystkich radnych obecnych na sesji przyjęła tę uchwałę do realizacji. Kolejna uchwała jest jakby konsekwencją tej uchwały, czyli jest to uchwała nr 82 łamane na 379 łamane na 2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 23-36. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bartoszewskiego na lata 23-36 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 23-36 stanowi załącznik do nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. I paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tyle treść uchwały i cóż, możemy przejść chyba do głosowania. Wobec tego pytam radnych, czy kto jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała nr 83 łamane na 380 łamane na 2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 27 września 2022 roku. Trzeciego roku, przepraszam, to jest pomyłka, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. Na podstawie odpowiedniej
podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Po zapoznaniu się z dokumentacją, skargą dyrektora domu imienia Janusza Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku, data wpływu do starostwa 23 czerwca 2023 roku, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Powiatu Bartoszewskiego uznaje skargę za bezzasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Paragraf drugi zobowiązuje się przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tyle uchwała, czyli głosujemy za skargą bezzasadną. Dlatego poddaję wobec tego uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała numer 83/381/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji. W sprawie, na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Po zapoznaniu się z dokumentacją, petycją Rady Gminy Górowo i Ławeckie, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Powiatu Bartoszewskiego uznaje petycję za zasadną. Paragraf drugi. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tyle treść uchwały. Cóż, przechodzimy chyba do głosowania w takim razie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymuje się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała numer 83/382/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się program naprawczy Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach na lata 2023-2026. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu i dyrektorowi Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oczywiście wszyscy radni wczoraj na komisji bardzo dokładnie przeanalizowali ten program i komisja zatwierdziła go pozytywnie, więc myślę, że również Rada Powiatu może przejść już do głosowania. Wobec tego poddaję pod głosowanie tę uchwałę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała numer 83/383/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się w załączniku do uchwały stanowisko Rady Powiatu Bartoszewskiego w sprawie reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń powiatu oraz publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Myślę, że wypadałoby przeczytać to stanowisko. Więc
posłuchajmy. Stanowisko Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji. Rada Powiatu Bartoszyckiego, nawiązując do uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 roku w sprawie dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej oraz uchwały Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska i Polacy ponieśli z powodu bezprawnej napaści Niemiec na Polskę w 1939 roku oraz późniejszej okupacji niemieckiej, wyraża swoje poparcie dla działań zmierzających do uzyskania zadośćuczynienia należnego Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w wyniku rozpętania II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką. Rzeczpospolita Polska poniosła proporcjonalnie największe straty osobowe i majątkowe ze wszystkich państw zaatakowanych przez III Rzeszę Niemiecką podczas II wojny światowej. Straty te nie wynikały tylko z działań wojennych, ale przede wszystkim z niemieckiej polityki okupacyjnej, w szczególności celowej i zorganizowanej eksterminacji ludobójstwa ludności na okupowanych terenach państwa polskiego, a także z intensywnej eksploatacji społeczeństwa polskiego, w tym pracy przymusowej oraz celowego niszczenia mienia. W wyniku prac Parlamentarnego Zespołu do spraw oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w czasie II wojny światowej oraz zaproszonych przez niego ekspertów, straty te zostały oszacowane i opisane w raporcie o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945. W wyniku II wojny światowej ponieśliśmy ogromne straty materialne i niematerialne. Zniszczona została infrastruktura, budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe, zabytki kultury oraz zbiory muzealne. Podkreślić należy także ogromne straty ludzkie. Dlatego mamy pełne prawo domagać się jednoznacznego przyjęcia przez rząd Republiki Federalnej Niemiec odpowiedniej moralnej, politycznej i historycznej, prawnej oraz finansowej za dokonane zniszczenia. Rada Powiatu Bartoszyckiego oczekuje od rządu Rzeczypospolitej Polskiej stanowczego prowadzenia działań dyplomatycznych i prawnych zmierzających do uzyskania od rządu Republiki Federalnej Niemiec odpowiedniego zadośćuczynienia. Polska powinna je otrzymać w imię elementarnego poczucia sprawiedliwości, w imię prawdy historycznej oraz w imię rzeczywistego pojednania polsko-niemieckiego. Tyle tekst stanowiska. Możemy przejść do głosowania, tak? Pan radny chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Szanowni Państwo, całkowicie się zgadzam z tym, że Polska powinna otrzymać reparacje i to nie podlega żadnej dyskusji, bo straty, jakie poniósł cały naród, materialne, moralne i inne, są nawet może większe niż tu opisane, ale wydaje mi się, że podjęcie tej uchwały w tym momencie nie służy temu, aby odzyskać jakieś pieniądze czy odzyskać reparacje. Jest to wpisywanie się w taką retorykę przedwyborczą. Za dwa tygodnie mamy wybory i podkręcanie takich dodatkowych jeszcze emocji, gdzie w Europie trwa naprawdę prawdziwa wojna. Wydaje mi się, że jest, można do tego wrócić. Zresztą mieliśmy okazję przyjąć tą uchwałę. Zaraz jak Sejm przyjął, było policzone. Ja nie będę brał w tym udziału, dlatego się wstrzymam, aczkolwiek jeszcze raz podkreślę, jestem za reparacjami. Dziękuję. Pan Jerzy Szarejko. Ja uważam, że właśnie dyskusja w tej chwili jest w ogóle zbędna. I o reparacje nam się należą jako narodowi i rzeczywiście powinniśmy to podkreślić. A takie usprawiedliwiania się, że będę lub nie będę głosował z jakichś tam względów, uważam, że nie jest na miejscu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze, jeśli można, swój głos dodam, że każdy czas jest dobry na to, żeby to zrobić. Tym bardziej, że Polska jest, podkreślam, jedynym krajem,
który nie otrzymał reparacji wojennych. Mało tego, jest to kraj, który poniósł największe straty w czasie II wojny światowej. Więc domaganie się reparacji jest moim zdaniem słuszne. Czyli cóż, możemy przejść do głosowania w takim razie. Wobec tego poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego stanowiska? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że za głosowało 10 radnych, wstrzymało się 2. Wobec tego jest to większość oczywiście i stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła to stanowisko do... No, przyjęła to stanowisko po prostu. Przechodzimy do punktu 9. Sprawy różne. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Nie widzę. Wobec tego stwierdzam, że pan radny Mirosław Olejnik, proszę. Ponieważ no, nie zdążyłem na sesję przygotować wniosków do zarządu, jeżeli chodzi o przyszłoroczny budżet, także chciałbym zapytać, do kiedy można takie wnioski kierować, do końca miesiąca, tak? Rozumiem, do piątku będzie można takie wnioski przesłać na pocztę mailową. Także zachęcam innych radnych do przesyłania. Dziękuję bardzo. Pan nowy skarbnik, pan Arkadiusz Gnes czeka na takie wnioski. Także bardzo proszę. Oczywiście nie widzę więcej spraw różnych. Wobec tego stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. A co za tym idzie, zamykam obrady 83. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Bardzo Państwu dziękuję.